Dzień dobry Państwu. Anna Grabowska, zapraszam na Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Dziś kolejny, ostatni już, trzeci dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu i gościem dzisiejszych Rządów Pieniądza w Karpaczu jest wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, na forum, którego taki przewodni temat to jest Europa po pandemii i solidarność tej Europy, solidarność państw. Nie brakuje też tematów społecznych, zresztą no już te słowa, które chociażby powiedziałam, prosto do tego prowadzą. I teraz są one szczególnie ważne, bo zastanawiamy się na przykład, na ile transfery społeczne przyczyniają się do rozwoju, a teraz tak naprawdę do powrotu na te lepsze tory gospodarki, czy oszczędzać, czy też wręcz przeciwnie. Czy dalsze pobudzanie konsumpcji prywatnej jest celem, czy kłóci się z inwestycjami, czy je uzupełnia? Te wszystkie pytania są oczywiście na czasie. Polska w ostatnim czasie, i to na pewno pan zaraz za chwilę potwierdzi, jest oczywiście liderem, jeżeli chodzi o wsparcie społeczne, ale pojawiają się ze strony przedsiębiorców, pracodawców takie też opinie, że rząd powinien zweryfikować swoje priorytety właśnie w czasie kryzysowym, czy też w czasie wychodzenia z tego kryzysu, że wsparcie wprawdzie jest potrzebne, ale kryzys ma swoje prawa. To co pan na to? No tutaj, jeśli chodzi o głos przedsiębiorców, to on brzmiał dosyć pozytywnie, jeśli chodzi o wychodzenie Polski, czy radzenie sobie z koronawirusem i te działania, które podjęliśmy, czyli wsparcie dla przedsiębiorców. Przypomnę, że to jest 135 miliardów złotych, które trafiły do polskich przedsiębiorców, do polskich pracowników, bo przecież ta pomoc była zarówno dla tych najmniejszych, ale też i dla dużych, jeszcze dla dużych firm, jeszcze z Polskiego Funduszu Rozwoju te środki będą trafiały. Tak, to, i to jeszcze jest przed oczywiście nami. Dobre informacje. Również dane, które do nas spływają, choćby sytuacja na rynku pracy, najniższe bezrobocie praktycznie w całej Unii Europejskiej, 3,2% w skali Eurostatu. W naszych badaniach 6,1% to są też bardzo pozytywne informacje i też płynące, jeśli chodzi o stan gospodarki. Czyli tak, odpowiadając na Pani pytania, no wszystko ma znaczenie i transfery społeczne, czyli pobudzanie konsumpcji, ale też bardzo mocno stawiamy na inwestycje, stąd też ten projekt pana premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący Funduszu Inicjatyw Lokalnych, czyli wsparcie inwestycji w poszczególnych samorządach, bo to też daje miejsca pracy, napędza gospodarkę i z tych wszystkich analiz wynika, że no też ten najtrudniejszy okres, który jest przed nami, czyli jesień, zima, bo to jest zawsze w gospodarce najtrudniejszy okres, jesteśmy w stanie przejść w miarę bezpiecznie z perspektywą już dobrego roku 2021. No to panie ministrze, takie jeszcze też pytania i dyskusje, które się pojawiają. Czy musimy teraz wskutek pandemii zweryfikować na przykład takie pojęcia jak zrównoważony rozwój? Pan teraz o tym wspomniał, więc zaraz pewnie jeszcze do tego wrócimy. Czy też społeczna odpowiedzialność biznesu? Bo dokładnie jest też zdania odwrotne. Jest jakby część przedsiębiorców, która podchodzi do tego tak, że właśnie ta społeczna odpowiedzialność biznesu w trudnych czasach może być szczególnie istotna, ponieważ obie strony niejako biorą na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje, ale z drugiej strony jakby, że może należy pójść w kierunku tej większej elastyczności, a to się z tą społeczną odpowiedzialnością biznesu, i to pamiętamy z lat poprzednich, nieco kłóci. No tutaj musimy to bardzo mocno wyważyć, czyli musi być też, i to wprowadzaliśmy te zmiany dotyczące trochę poluzowania również przepisów, umożliwienia elastycznych form, choćby praca zdalna. To pozwoliło też dostosowywać sytuację pracowników do aktualnej potrzeb, choćby obniżony czas pracy, gdzie wymagana była zgoda pracowników, czy postój ekonomiczny. Tutaj tych naszych obserwacji no było duże zrozumienie zarówno ze strony pracowników, jak i przedsiębiorców. Oczywiście zdarzały się przypadki wykorzystywania tej sytuacji niezgodnie z prawem. To były nieliczne sytuacje, ale też się zdarzały. Dlatego tutaj no, to musi być wspólna odpowiedzialność za sytuację w danej firmie. Osoby, które no, same prowadziły działalność gospodarczą, bardzo sobie chwaliły te rozwiązania, które wprowadziliśmy, czy to postojowe, czy to pożyczki z powiatowych
Krajowych Urzędów Pracy, bo one pomogły przetrwać ten najtrudniejszy okres, a również też to, co jeszcze procedujemy w tej chwili w Senacie, dotyczące wsparcia jeszcze do branży turystycznej, branży dotyczącej kultury, to też jeszcze ułatwi działalność tym instytucjom, no, które w związku z koronawirusem no, nie mogą normalnie funkcjonować. Czyli tu musi być wspólne działanie zarówno pracowników, przedsiębiorców, no i też zrozumienie i myślę, że takie zrozumienie jest, choć tak jak powiedziałem, zawsze zdarzają się, czy mogą się zdarzyć takie przypadki, że z tym zrozumieniem jest dosyć trudno. No to skoro tak pan minister mówi o takich, tak, o takich przypadkach, to ja chciałabym nawiązać do takiego przypadku, jak pan to oceni na przykład, ponieważ tarcze antykryzysowe, o których pan tutaj wspomniał, wymagały na przykład tego, żeby nie zwalniać pracowników, tak, żeby ich przez jakiś czas, no mówiąc kolokwialnie, przetrzymywać w zatrudnieniu. No to co pan na to, że takie można usłyszeć o takich zabiegach przedsiębiorców, którzy na przykład chcieli, żeby jakby obejść to rozwiązanie w taki sposób, żeby zmuszać niejako do samodzielnych decyzji pracowników do odejść. Mam na myśli tutaj pracowników, którzy na przykład mieli prawo do emerytury. To znaczy nie można tego zmusić. Tak, prawo na to nie pozwala. Ale no, żeby sami się zdecydowali po to, żeby obejść te przepisy. Słyszał pan o takich przypadkach? Można coś z tym... Słyszałem. No tutaj, tak jak powiedziałem, no, zdarzają się przypadki, że pracodawcy próbują wykorzystać sytuacje związane z pandemią. Czyli pani podała jeden z przykładów. Są też inne dotyczące no, różnych form nacisku, które no, nie powinny w tym czasie mieć miejsca. Oczywiście jest Państwowa Inspekcja Pracy, ale ona też w tych czasach pandemii ma utrudnione możliwości kontrolne. Też te sprawy, które są najbardziej drastyczne, są nagłaśniane choćby przez media i o tym też mówimy. Też bardzo ważny element, na który też zwracamy uwagę, to jest zatrudnienie pracowników z państw trzecich, żeby tutaj też te warunki pracy, płacy były na tym samym poziomie jak naszych pracowników, aby to też nie dochodziło do różnego rodzaju patologii. To się zdarza, ale myślę, że jak popatrzymy na cały ten okres wychodzenia z kryzysu, gdzie była bardzo duża niepewność, nie było wiadomo do końca, jak to wszystko będzie wyglądało, no to myślę, że pozytywnie możemy na to wszystko popatrzeć. No to właśnie, skoro powiedział pan o pracownikach z państw trzecich, to na forum też jest to podkreślone i to od lat, nie tylko w tym roku. To jest szczególne znaczenie budowy wspólnej Europy środkowo-wschodniej, wschodniej, nie wiem jak do tego podejdziemy, także z udziałem właśnie tychże państw i pracowników z tych państw, trwałe relacje z nimi. No i w naszym przypadku oczywiście duże znaczenie mają tutaj te relacje z Ukrainą, tam zresztą są poświęcane zawsze tam specjalne jakby fragmenty dyskusji. I to jest temat w kontekście rynku pracy, bo przez ostatnie lata tak pozyskiwaliśmy Ukraińców, przede wszystkim oczywiście, nie tylko, z otwartymi rękami do pracy. Proszę powiedzieć, czy tak jest nadal, czy teraz im nadal ułatwiamy jakby zatrudnienie, a czy też, że tak powiem, pierwsze miejsce zajmuje test rynku pracy, czyli bardziej patrzenie na to, czy najpierw polski pracownik nie chciałby się zatrudnić w danym miejscu. Te ułatwienia funkcjonują oczywiście ze względu na koronawirusa. No, przechodzenie czy przejazd przez granicę jest utrudnione, są te okresy kwarantanny, ale to co tutaj z tych rozmów na forum było bardzo interesujące, ale też pozytywne dla naszego kraju, to było informacje, że obywatele, no tutaj akurat był temat związany z obywatelami Ukrainy, chętnie podejmują pracę w Polsce ze względu na poziom bezpieczeństwa i warunki pracy. To dla mnie było bardzo cenna informacja, że nawet takie kraje czy ościenne, czy Niemcy, czy Holandia są mniej wybierane przez obywateli Ukrainy niż nasz kraj Polska, co też świadczą dane, bo najwięcej obywateli z Ukrainy przyjeżdża do pracy do Polski. Oczywiście też kwestia bliskości, ale myślę, że to ta kwestia podniesienia bezpieczeństwa i warunków pracy jest tutaj istotna. Ci pracownicy są też nam potrzebni, bo to jest kwestia związana z pracami sezonowymi. Mamy też możliwość na te krótkie okresy oświadczeniowe, gdzie też przesuwaliśmy te terminy
obowiązywania. Tak, panie ministrze, to mamy właśnie od lata. Jeszcze chciałam zapytać pana o grupę, która staje się w jakimś sensie specyficzna dla nas i o której coraz więcej mówimy. Ja mam na myśli Białorusinów. Czy tutaj dla nich też szykujemy jakieś szczególne ułatwienia? Bo to jest też spora grupa. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami, które pracują z Ukrainy, z Białorusi. Mówią, że coraz więcej chętnie by do nas przyjeżdżało. No tutaj zgodnie z zapowiedzią też rządu uruchamiamy specjalne mm-hmm. programy wsparcia dla obywateli Ukrainy. To jest ten ostatni pakiet, który będzie dotyczył też wsparcia teleinformatycznego, kwota 50 milionów na pomoc dla obywateli opozycji białoruskiej, ale również chcemy tutaj kwestia ułatwień dotyczących nauki młodzieży z Ukrainy, ale też przyjazdu. Spróbujemy też takie rozwiązania zastosować, aby jeśli chodzi o rynek pracy, było łatwiejszy dostęp do rynku w sensie formalnym, czyli w sensie uzyskiwania choćby zezwolenia na pracę czy w tych innych zakresach. No właśnie, z Białorusi. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Naszym gościem był w Karpaczu minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wiceminister Stanisław Szwed. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.